Tutaj Martyna Masztalerz ze Śląska Przegiętego. Właśnie słuchacie historii osób LGBT z niepełnosprawnością wzroku. Miałam tę przyjemność przeprowadzać rozmowy specjalnie dla Was, z osobami, które zgodziły się na to, żeby wziąć udział w naszym projekcie. Każda z tych historii jest inna, każda z tych historii ma w sobie coś takiego, co zostanie Wam w pamięci. Na pewno na długo. Zapraszam serdecznie do posłuchania naszych podcastów. To jest drugie podejście do podcastu dla Śląska Przegiętego, bo za pierwszym razem, co prawda, rozmawiało nam się wspaniale, ale okoliczności sprzętowe spotkały nas ze sobą ponownie. Witaj Kulka. Cześć. Tak, tak, ja w ogóle myślę, że ten dyktafon, który stwierdził, że ma wolną sobotę i nie nagrał, dał nam tak naprawdę piękne wspomnienia. W sensie, że tamta rozmowa została czymś z dnia, kiedy się poznałyśmy. No, a, a na antenie będzie co innego. Tak, także my się już znamy trochę lepiej, bo jest to nasze drugie spotkanie, a wy poznacie dzisiaj kulkę, z którym będę rozmawiać o queerowości i o problemach ze wzrokiem. Można to tak nazywać problemy ze wzrokiem? Nie wiem, szczerze mówiąc, jakby ja tam lubię określenie niepełnosprawność w, w modelu społecznym, w modelu praw człowieka. Jeszcze bardziej lubię angielskie disability, bo jest o tym, że odbiera się nam te. Możliwość, zdolność, swobodę funkcjonowania w świecie, bo po prostu świat jest zrobiony przez osoby, o, które mogą więcej, znaczy więcej, które mogą inaczej. Najpierw pojawiło się określenie więcej, czyli mogą widzieć bez problemów, a z tobą to było inaczej, już od dziecka. Bardzo zapadła mi w pamięć ta historia za pierwszym razem, więc spróbujmy do niej wrócić, może. Jak to było? Kiedy się okazało, że masz problem ze wzrokiem? No, okazało się w połowie pierwszej klasy podstawówki, znaczy jak miałam 7 lat z kawałkiem, kiedy przyniosłam pierwszą jedynkę z matematyki. No, bo, bo ja wtedy byłam dobrym dzieckiem moich rodziców, no i przynosiłam piątki i szóstki. Tylko, że nie widziałam. A że już wtedy byłam dość długie, to zawsze sadzono mnie w ostatnich ławkach. I ja nie widziałam nic na tablicy. I szczerze powiedziawszy, nawet nie wydawało mi się to jakoś szczególnie dziwne. Też, no, Ja zawsze byłam raczej przestraszona, więc trochę trudno było. Jakoś tak nie za bardzo mi się mieściło w głowie, żeby, powiedzieć, żeby skojarzyć, że hmm, wszyscy inni piszą w zeszytach. To jakby chyba widzą, co tam jest. No no, no wiecie, proste rzeczy się czasem nie sklejają. Co napisałeś na tej klasówce? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale rzecz w tym, że ja wszystko przez te pół roku po pierwszej klasy podstawówki przepisywałam od kolegi. Które siedziało obok, łącznie ze sprawdzianami, kiedy przepisywałam sobie zadania i potem je rozwiązywałam. No i pewnego razu matematyca stwierdziła, że ściągam i posadziła mnie samo w ławce, zanim zdążyłam przepisać zadania. No i dostałam pierwszą w życiu jedynkę, o którą się zrobiło bardzo źle w rodzin, w domu pochodzenia. A potem matka wzięła, przeczytała te zadania i stwierdziła, że tam jest są napisane jakieś kompletnie inne bzdury. Nie, w sensie, że to nie jest tak, że ja nie. Nie umiałem liczyć, tylko że jakby zadania nie miały sensu. No i już tam gdzieś, no i jakoś tam, koniec końców, skończyło się to na wizycie u okulisty, i na dzień dobry dostało minus 5,5 dioptrii. Jakby dla tych z Was, które nie wiedzą, to jest sporo. Hmm. W sensie to generalnie znaczy, że się raczej nie funkcjonuje zbytnio bez korekty wzroku. Hmm? No i pojawiła się korekta wzroku, i czy coś Cię zaskoczyło w tym nowym świecie z okularami? Powiem szczerze, nie pamiętam, też nie pamiętam zbyt dobrze. Ja mam bardzo fragmentaryczne wspomnienia, więc z tamtego czasu najbardziej pamiętam straszny wstyd i obawę o to, że będę ludziom zasłaniać, kiedy musiałam się przenieść do ławki z przodu. Jakby najbardziej pamiętam taki moment, kiedy przesadzono mnie bliżej i ja się z trzy dni zbierałam, żeby powiedzieć, że ja z tej czwartej ławki nadal nie widzę. I wtedy usiadłam w drugiej. Wrócimy jeszcze na pewno do tej historii. Bardzo mnie, moją uwagę przykuło, kiedy poprawiłoś dom rodzinny na miejsce pochodzenia. Chcesz to pociągnąć? Możemy. Ja lubię słowo rodzina. Ja się lubię mieć rodzinę. Ja myślę, że rodziny, zwłaszcza rodziny z wyboru, to jest zajebista koncepcja i no, a, a, a jakby rodzina pochodzenia. No, Czasami ją nazywam rodziną pochodzenia, no bo jakby, no, jest to jakiś tam mój naturalny link ze światem, nie, stamtąd się wzięło i trochę trudno się od tego odwrócić, zwłaszcza, że zaglądanie w te historie to jest bardzo duży element mojej terapii, no nie? Niestety no, te terapie, szczególnie psychodynamiczne, nam to każą robić. Nie, Niestety czy stety? Wiesz, co mam, bardzo kiepskie zdanie na temat psychodynamicznej, więc może nie będę w to ciągnąć, tak, tak. ale bardzo dużo modelności terapeutycznych w tym siedzi. No, i no, no, że tak, jakby, no, jeśli masz doświadczenie traumy w dzieciństwie, czy w, w ogóle, no, złożonej, zło, złożone zespół stresu półrazowego e, po, po doświadczeniu własnego dzieciństwa, no to każda modalność terapeutyczna będzie musiała w tym, w tym zagrzebać, nie? W, te, w tym pogrzebać. I to wcale nie jest o tym, żeby zrzucić całą winę na swoją matkę, no, tylko moim zdaniem, tak, raczej, żeby znaleźć w sobie to takie, żeby jako w miarę dorosła osoba znaleźć w sobie to takie. Niezaopiekowane dziecko, i im powiedzieć, czy wiesz, co teraz my już jesteśmy dorosłe. Damy sobie radę. I znaleźć, rozumiem, tą rodzinę z wyboru. Tak, zdecydowanie. Rodziny z wyboru są najfajniejsze. A w każdym razie moja mi się bardzo podoba i cieszę się, że jest. Mhm. No to teraz znów wracamy do tej historii, bo ona jest niezwykła. Moment, kiedy rodzice dowiadują się o, o tym, że dziecko nie widzi, to moment, kiedy przynosi. Jedynkę do domu, mimo że jest dobrym uczniem, uczennicą. No i co dalej właściwie? Rodzice pogodzili się łatwo z tym, że masz problem ze wzrokiem? Raczej tak. Nie pamiętam z tym jakichś większych kłopotów. To znaczy, wydaje mi się, że znacznie łatwiej by się im pogodzić z niepełnosprawnością wzroku u dziecka, niż z tym, że przyniosłam jedynkę. Więc tak naprawdę to, ta, jakby to, że nie widzę, wyjaśniło im świat, nie? Że I dziecko nie przynosi jedynek, nie? W sensie przyniosło swoją jedynkę, ale to wypadek przy pracy. No dalej już jakby miałam zapewnioną opiekę okulistyczną, bo taką, na jaką rodziców było stać, znaczy no czyli taką, która zasadniczo no, nic nie robiła z moim wzrokiem, prócz badania siatkówki, którą mi tam w stolęstwie podklejono jakimś laserem na, na NFZ-a. Potem już jakby mój wzrok był teoretycznie zaopiekowany, tylko że z jakiegoś powodu w tym zaopiekowaniu pogarszał się coraz bardziej. A jakby co było z tych dziecków, które nie siedziało cały czas przed komputerem. No i aktualnie mam minus 13 dioptrii na prawym oku i minus 10. No i jakby no bez korekty wzroku nie widzę. I jakby tak duża krótkowzroczność nie jest szczególnie traktowana jako, jako niepełnosprawność wzroku. No bo widzę, coś tam widzę, kiedy mam szkła na oczach, no nie? Co z tego, że te szkła kosztują półtora tysiąca złotych, jeśli by miały mieć odpowiednią moc i nie ważyć dwa kilogramy, bo soczewki takie, jakie ja noszę, są grube. Dobrze, no moment, kiedy kulka kończy 18 lat, czy też, nie wiem, jaki tam był taki moment, że staje się osobą dorosłą. No to to nie wtedy. To nie wtedy? <laughs> nie, nie. Że to kiedy? To, wiesz co, to, to jest długi proces od... Tak miałbym ochotę powiedzieć, że mam wrażenie, że ja dorastam. To może tak od jakiegoś pół, od jakichś dwóch lat, ale to dlatego, że jestem w dość dobre miejsce ze sobą w tym momencie i jakby przychodzi do mnie dużo prostych rzeczy, które naprawdę wiele mi pomagają i wyjaśniają. I oczywiście mam taką wkrętę, że Boziu, czemu ja na to nie wpadłam 10 lat temu, moje życie wyglądałoby inaczej i w ogóle. No, no nie wpadłoby na to, dlatego że 10 lat temu wpadało na inne rzeczy. I ona, no czasem pomagały dojść do tego miejsca, gdzie jestem teraz, a czasem przeszkadzały. Nie no jakby no tak się, no tak, tak wygląda żyćko z jakimś takim godzeniem się ze sobą. Nie? Że dwa kroki do przodu i jeden w tył, i jeszcze piruet, i takie tam. Nie zadałam Ci tego pytania podczas naszej pierwszej rozmowy, i właściwie sobie myślę, że to chyba jest jeden z powodów, dla których się dzisiaj znów spotykamy. Dobrze, to wiemy już, w jaki sposób okazało się, że masz niepełnosprawność wzroku, a kiedy okazało się, że kulka jest osobą queerową. Czy lubisz to określenie też, bo a, wiesz. Tak, tak. Kulka jest queerowa, zdecydowanie to pasuje. Ta świadomość pojawiła się tak około 27 roku życia, przynajmniej wtedy mnie siekła, także nie było już w stanie się od tego odwrócić. No i jak to bywa, często wtedy mi się zaczął przewidzieć do tyłu film z życia. No i najwcześniejsze takie rzeczy, które pamiętam, to jakieś takie sześć lat dużo, bardzo dużo w okresie dorastania, czy tam pokwitania, tak zwanego? Używasz takich słów, których ja nie pamiętam prawie. Pokwitanie tak, ciekawe. Pokwitanie to jest słowo z tych broszurek, z tych które nam rozdawano w szkole i które czytało byłam przerażone, że z moim ciałem będą siedziać jakieś, jakieś rzeczy, których ja nie chcę. Tak. I. Mówiłyśmy trochę o tym poprzednim razem, więc nie wiem, jak to tutaj... tutaj ta rozmowa będzie taka trochę patchworkowa, bo <noise> trudno, żeby miała naturalny flow, kiedy przypominamy sobie te fajne rzeczy powiedziane ostatnim razem. Można je zastąpić innymi fajnymi rzeczami. Tak. Rdzeń nie ich, sobie. Nie mhm. trzeba ich przypominać panicznie, absolutnie. Natomiast jakby to, co mówiłam o kujrowości jako byciu osobą niepełnosprawną pod względem płci, jak dla mnie doskonale tutaj pasuje. No jakby... No jakby taki jest, sorry, jakby to nie jest dowód na nic, ale spójrzcie na to, jakie mamy toalety w miejscach publicznych. Mamy męską, damską i niepełnosprawną, tak? <laughs> no to przepraszam, ale gdzie mam iść niebinarna osoba? <laughs> jakby w, wedle takich modeli rozmyślenia o niepełnosprawności, które mają sens, no to niebinarność, queerowość czy generalnie bycie poza cis-heteronormą absolutnie jest formą niepełnosprawności, bo to jest tak naprawdę kwestia tego, że nie możemy funkcjonować w świecie, tak jak mogą osoby, które pasują do tej normy, które pasują do świata zbudowanego przez osoby cis-hetero dla osób cis-hetero. No nie? Jak, jeśli mam w dowodzie nie te dane, których nie jestem w stanie pokazać, po prostu nie wyprówając sobie jakichś emocjonalnych flaków, nie narażając się na transfobię, no to nie pójdę na pocztę odebrać po listu poleconego, no nie? Tak samo jak nie poszłobym na tę pocztę, gdyby tam były schody zamiast podjazdu, a ja poruszałabym się wyłącznie na wózku. Mhm. To jest właśnie ta rzecz, o której już rozmawiałyśmy za pierwszym razem, i to jest bardzo mocne, ciekawe stwierdzenie. Na pewno część osób by z tym chciała polemizować, ale ja myślę, że są też bardzo mocne argumenty, które faktycznie przemawiają za tym, że queerowość, niebinarność, bycie trans to jest rodzaj niepełnosprawności. Wobec tego pytanie. Mm, też trochę w kierunku takiej niepełnosprawności. Jak nie to rozbroić? Jak to Proszę Cię Możemy to rozbroić tak, żeby nie mówić niepełnosprawność, która jest potwornie obciążona. Właśnie w tym o tym języku, myślę. Bo jakby nie, nie dziwiłoby się osobom, które nie chcą, żeby przyklejać im tę łatkę. Mam to szczęście, że zanim w ogóle zaczęłam myśleć o sobie jako o osobie niepełnosprawnej, to spędziłam sporo czasu z osobami, które zrobiły dużo dla pra praw osób z niepełnosprawnościami. W tym kraju, na przykład z osobami wokół Fundacji Stowarzyszenia Strefa Wenus Milo w Krakowie i dużo się nauczyłam. I wiecie co, I, znaczy, i, i, i to prawda, jakby niepełnosprawność jest straszliwą stygmą i trochę tak głupio nie? iść sobie pod tęczowymi flagami przez miasto i krzyczeć, nie wiem, że jesteśmy niepełnosprawne pod względem płci, no nie? To jakby nie wygląda kul. Cool. Wystarczy zamienić niepełnosprawność, czy wystarczy zamienić osobę niepełnosprawną na osobę opresjonowaną. Bo to dokładnie o to chodzi, nie? Jakby to chodzi o brak dostępu do pełnego życia. To jest forma opresji. I jakby i tutaj już to już krzyczymy na ulicach, no nie? Niepełnosprawność, niepełnosprawność w modelu społecznym, w sensie czyli to, że wszystkim jesteśmy okej, okay, tylko po prostu świat jest pomyślany pod wąską grupę ludzi. I wszystkie inne mają spierdzielać, no to jakby niepełnosprawność tak rozumiana jest stanem nadanym przez świat, przez społeczeństwo albo przez społeczność. Mhm. A nie jakąś naszą wewnętrzną cechą i przede wszystkim nie jakąś, jakąś naszą nieupośledzeniem. Mhm. To jest po prostu łatka, że nie pasujesz do świata. Mhm. To w takim kontekście rzecz ujmując, to wszystkie literki LGBTQ są. Niepełnosprawne, ale faktycznie słowo opresjonowane brzmi tutaj zdecydowanie lepiej. Ale to jest rzecz, nad którą na pewno warto się pochylić i sobie to samemu w głowie przeanalizować. Tak myślę, że to jest pewien aspekt, który łączy dwa tematy naszego podcastu, który łączy właśnie niepełnosprawność i queerowość. Pytanie to jest aż tak odległe od siebie. We mnie nie, <laughs> absolutnie nie. Tak szerzej politycznie, no to szczerze powiedziawszy, myślę, że tak. I tak naprawdę nie chciałbym się nikomu wkręcać, czy nie chciałbym się nikomu ładować z butami w język, którym opowiada, którym osoby opowiadają swoją własną historię. Mi zidentyfikowanie się z niepełnosprawnością, z tym, że nie widzę, bez korekty. Okej, okay, mam niepełnosprawność wzroku, która jest bardzo znormalizowana w tym świecie, bo nie Jakby jak w szkole nie widzę. To przecież nie powiedzą mi, żebym różyło oczy albo starało się bardziej. No nie? Mm -hmm. A jak jestem w szkole i jestem ADHD i szkoła kompletnie mi nie robi, mm -hmm. no, to, no, to, no to mi powiedzą, nie? że po prostu jestem leniwy. Tak, nie ma terapii konwersyjnej takiej... dla osób niewidomych. Nie? Tak, znaczy no są, są lasery, nie? Ale powiedzmy, że nikt przemocą. Nas nie przywiązuje do, do tych siedzisk laserowych. Czy mnie nie przywiązują do siedzisk, tylko do aparatu, w łowę takimi rzepami, niefajne. To była podróż. Tak. No w każdym razie mi to dużo dało w sensie myśleć o tym, że nie widzę bez korekty i że potrzebuję akomodacji, potrzebuję okularów, soczewek kontaktowych, które są kosztowne i ja za nie płacę z własnej kieszeni. I tak, owszem, są refundacje, są takie tam rzeczy. Raz w życiu dostałam trzy stówy na okulary. W najlepiej płatnej pracy, jaką, pracy, na etat, jaką miałam. A okulary wtedy kosztowały 700. I jakby to, że myślę o sobie jako niepełnosprawnej ze względu na to, że mam, nie wiem, mam zwyrodniałe, drobne stawy w dłoniach. I do końca wiadomo, co to jest, ale nie działają. I to jest coś, co niejednokrotnie w życiu. Myślałam, że odebrało mi bardzo wiele rzeczy w życiu, odebrało mi wspinaczkę, sprawiało kłopoty w w takich manualnych, bo lubię rzeźbić i malować, które sprawiały mi ogromną przyjemność. No i też tak naprawdę pozwolenie sobie, żeby pomyśleć o sobie jako niepełnosprawnym i nie bać się, że ktoś to zakwestionuje, że ktoś mi powie, że co tam ze mnie za niepełnosprawne, nie? Że osoba na wózku albo osoba, która nie widzi kompletnie, to jest niepełnosprawność, a ja to tak z ust dla ludzi mówi, nie? że. Nie wiem, osoba po amputacji w ogóle dostaje orzeczenie o niepełnosprawności tymczasowe, nie? było a może rękę rośnie? Kto wie? Albo w... wydrukują tak. 3D. Tak, osoby z spektrum autyzmu, osoby, tak, bardzo, bardzo różne osoby dostają. To jest w ogóle temat rzeka i myślę, że trzeba by się było tym w końcu na poważnie zająć, ale właśnie wspomniałoś o wspinaczce, a ja wiem też... Poldens jest tutaj bardzo ważny ciągiem wydarzeń, i tutaj z tym się wiąże też poruszająca historia. Mogę Cię prosić? A ojejku tak, tak bo myśmy się widziały w Dreźnie. <grym> Trochę ponad tydzień temu, jak było Queer Pride. Takie fajne, nie Christopher Street Day, tylko oddolne, bardzo queerowe, bardzo różnorodne wydarzenie na ulicach, które nawiasem mówiąc, którego współorganizatorką jest moja turba blisko przyjaciółka. Ja w tym roku byłam jakieś takie odważne, i jak był Open Call na Perfo podczas Afterparty, to napisałam tam, że chciałabym przyjść tańczyć na Róże. No i jak się ostatnio widziałyśmy, to jeszcze było przed tym? No i ostatecznie dużo się jeszcze rzeczy podziało później tego dnia. Szczerze powiedziawszy, podczas parady zaczęłam sobie tańczyć na znakach ulicznych i miałam kupę frajdy. Właśnie tak zapowiadało, że będziesz tańczyć i że będzie frajda I była. To było takie partyzanckie połudens na ulicach miasta, czyli tak naprawdę dokładnie to, co ja bardzo długo robiłam, bo dwa razy zabierałam się za to, żeby się uczyć rury. Raz tak feministycznie, cyrkowo. Miałam szczęście mieszkać przez jakiś czas z pewną Domi, instruktorką tańca na rurze w Tentabil, międzynarodowym cyrku lesbijek i innych kobiet. Gwiazdka. I robiłam też taką, nie wiem, <ścoughs> czasem mówię heterorurę. Parę lat później, i w obu. W obu razach bardzo, bardzo mi się podobało. Robimy chwilkę przerwy? Możemy zrobić chwilkę przerwy, bo jesteśmy teraz, jesteśmy w Barze Przygoda. Jesteśmy w Barze Przygoda koło Kina Mikro w Krakowie. Ten bar prowadzi moja siostra, jakby co, więc uwaga, lokowlanie produktu. Jeśli znacie tego gdziekolwiek, a będziecie w Krakowie, w okolicach Placu Inwalidów, Wbijajcie na lunch do baru przygoda jest 10% zniżki, z biletem kina mikro, a poza tym prowadzi to moja siostra, z którą w ogóle robiłyśmy cateringi przez całe lata i marzyłyśmy o wegańskich food truckach. I proszę, jest bar. I teraz ja mam busa takiego, jakiego chciałam, starego Volkswagena na kanciakach, który ledwo jeździ, ale, ale go mam. A siostra, ma budę z żarcie. I to jest absolutnie wspaniałe. Są tutaj historia? buły i zupy i ciasta, i wszystko jest na weganie, rzecz jasna. Tak. Ale jaja. No i po przerwie na reklamę Baru Przygoda. Nasze lokowanie produktu okazało się tak skuteczne, że do Baru Przygoda zwalił się tłum osób i musiałyśmy wyjść, kontynuować podcast w parku na Placu Inwalidów w Krakowie, więc jakby to naprawdę kontynuujemy tradycję z zeszłego tygodnia, bo ten podcast też jest bardzo site-specific. Tak, będziemy opowiadać o przestrzeni, w jakiej jesteśmy. To właściwie jest bardzo ważne w kontekście podcastu o osobach z niepełnosprawnością wzroku, bo... Właściwie tak sobie myślę, że nie było tu jeszcze zbyt wielu audiodeskrypcji. To może teraz czas na coś takiego. Jak szczerze powiedziawszy tak, żeby sobie mi wyobrazić, to najlepiej wyobrazić sobie wiewiórkę, która czasem jest taka trochę nadaktywna, jest rudą błyskawicą, a czasem się po prostu schowa i skitra się z jakąś szyszką, żeby sobie pojeść. Ale tak poza tym to jestem wysokie, raczej chude, mam trochę rude włosy, nie wiem, mam trochę tatuaży fajnych, w tym wiewiórkę i teraz mam na sobie szalą, szalą krzulkę z takim astronautą ze skrzydłami motyla i jeansy dzwony i zawsze noszę też moją czarną, wyświechtaną narkę. Mm -hmm. I bardzo mi się podoba też przypinka, którą masz przy nerce. Sorry, out of gender. Tak, to jest przypinka od Joli Gagarima, <coughs> która aktualnie ratuje nerkę, przed tym, że zepsuł się jej zamek. <coughs> no i właśnie po to są przypinki. No to Ja w takim razie może pokrót sobie Pewna pani redaktor w Radiu Katowice mówiła: Moja hipsterka. No to mniej więcej coś takiego. Mam na sobie taką śliwkową bini, mam krótkie brązowe włosy. Jak się, się przypatrzeć, to można kilka siwych znaleźć tam już, bo, bo tak, ale nie wyglądam. Ostatnio mi dali 22 lata, ale to nie jest prawda. Poza tym mam na sobie czarny t-shirt z logo Adidasa i mam też trapki i jej czarne. Bojówki, chyba mogę tak powiedzieć. No, jestem niższa niż kulka. <laughs> nie trudno o to akurat. A my wróćmy do poldens, bo tak w Dreźnie występowałoś na znakach drogowych, kocham tą historię, ale właściwie zanim do tego doszło, to w pewnym momencie powiedziałeś sobie: no, nie Nie dam rady z tym poldensem, bo moja niepełnosprawność mi na to nie pozwoli. No to. Co się stało, że to się zmieniło? No tak, musiało się zadziać wiele rzeczy po drodze. Tak naprawdę to musiało się zadziać wiele odnajdywania się w sobie. No tak, w skrócie ta historia jest taka, że właśnie stawy w łapkach nie pozwalały mi tańczyć na róże. To znaczy, nie pozwalały mi wykonywać tych manewrów, których trzeba było przynajmniej przez jakiś czas, zwłaszcza w przejściach między figurami, zaciskać dłonie na róże na tyle mocno, żeby z niej nie zjechać. No i byłam w stanie to robić. No tylko, że potem długopis zaczął mi wypadać z palców. No i cisnąłem dalej, i było jeszcze gorzej, no i w którymś momencie musiałam to rzucić. A szkoda, bo było strasznie fajne. Za drugim razem było tak samo. I tak samo, jak już wspomniałam wcześniej, było ze wspinaczką. Na skały głównie głównie bulderowo. Też te momenty, w których czasem jednak trzeba było na opuszkach palców utrzymać spory kawałek ciężaru ciała. No też się okazało, że nie bardzo. No i tak naprawdę pierwsza powstała z popiołów spinaczka, bo znalazłem się w Norze na okupacji w kolektywu Wilczycy i tam były warsztaty ze wspinaczki. I było jak, a spróbuję. Jeden raz jak, na, na, odchoruję, ale, ale, ale chcę. I nagle się okazało, że jak się włazi na drzewa po linach, to palce wcale nie są potrzebne. W sensie wcale nie trzyma się masy swojego ciała na palcach. Owszem, robi się palcami rzeczy, które są wysiłkowe, ale inaczej i mniej. I to nie jest tak, że mogę wszystko, w sensie nie dam rady palcami odwiązać bardzo mocno zaciśniętej wyblinki na linię, która wisi na drzewie od pół roku. Ale mogą włazić, mogą łazić po linach, mogą łazić po drzewach, i to było absolutnie zajebiste, i za to zawsze będę wdzięczny doświadczeniu Nory 219A. I to, mi, to mnie jeszcze wtedy nie naprowadziło na jakiś nowy sposób myślenia, ale stało się to tak naprawdę kilka miesięcy temu. I właściwie to zaczęło się od tego, że generalnie to. Wtedy byłam na etapie trochę wygrzebywania się z doła. Spędzałam dużo czasu oglądając jakieś głupie media społecznościowe i pewnego razu TikTok wyświetlił mi takiego ziomka. David D. Arrowbart się nazywa, który łączy łucznictwo z tańcem na rurze. I wyświetlił mi się jego filmik, w którym on coś mówi do kamery i z łukiem i strzałą w rękach, wskakuje na rurę, zawiesza się na niej do góry nogami i szyje z tego łuku do celu. I co zabawne, trafia. Wgieło mnie i obejrzałam ten filmik z 15 razy. I było jak. i coś mnie zaczęło łaskotać w mózg, że. Ej, o coś mi chodzi. No więc to tak oglądałam, to i włączyłam jakiś taki analityczny mózg, i byłam jak. no łucznictwo. Lubiło mu łucznictwo. Też bolało w palce. Zajebiście i świetnie strzela. No rura, uwielbiam rurę. Robi niesamowite rzeczy na rurze. ale to nie o to chodzi. No jest ślicznym chłopcem i świetnie się ubiera i ma fajny głos, ale to też nie o to chodzi. No i w pewnym momencie się tak zawiesiło, no i filmik odtworzył się do końca. I znowu odtworzył się ten początek, kiedy on wskakuje na rurę, i wtedy mnie olśniło, że on nie używa rąk. On nie używa rąk, bo ma w nich łuk i strzałę. I jakoś to tak ze mną zostało, i dosłownie miesiąc później znalazłem się w drodze do pracy, bo jestem też osobą tłumaczącą. W drodze do pracy znalazłem się w Krakowie, i w drodze powrotnej z pracy poszłam na benefitkę manifową, gdzie w ogóle spotkałam trochę starych znajomych osób. I w ogóle udało mi się zdobyć manifowy merch sprzed 8 lat z hasłem, które ja samo wymyśliłam, i w ogóle to Torwa jest ze mną tutaj. Tylko Jakie to hasło. Nasze granice nie dzielą. To był 2016, kiedy Cookies i całe prawactwo napierdalało na osoby uchodźcze z Syrii. A ta, temat tamtej manify był właśnie bardzo i a propos migracji, i też, a pro, czy i wcześniej miał być zasadniczo o przemocy w relacjach intymnych. No więc, tak naprawdę stwierdziłyśmy, że granice łączą. Te tematy, no i hasło brzmiało: Nasze granice nie dzielą. I ja to w ogóle wymyśliłam podczas spotkania, na które nie dotarło. mi wysłało mi SMS-em przyjaciółce z kolektywu manifowego, i ona nagle była jak: Wow, hej, wszystkim się podoba! No i tak było, tylko że tuż przed tą manifą, niestety, wydarzył się pewien przypadek przemocy policyjnej, i, i trochę, no, było miało w głowie inne rzeczy niż merch z moim własnym hasłem. No, i nagle po ośmiu latach jestem sobie na benewicji manifowej, pierwszy raz od nie pamiętam kiedy i były tam te torby i koszulki i loteria fantowa. I jakby tak, zostawiłam tam zdecydowanie więcej hajsów niż powinno. A była tam rura? A nie, rury nie było. <grym> ha, a to jest ten moment, kiedy wracamy do tematu. Świetnie. Rura była w klubie w piwnicy w Krakowie. Klub nazywa się Zo. Ja tam poszłam z przyjacielem. Ja tam już wcześniej byłam i próbowałam robić jakieś rzeczy po staremu. No i nie szło i też wiedziałam, że będzie boleć, a tamtego wieczora miałam w głowie tego chłopaczka, który skacze po róże bez rąk i nałożyłam sobie nawet tłusty krem na dłonie, żeby wiedzieć, że nie mam się po co chwytać i też żeby BHP mnie powstrzymywało przed wydaniem się tymi rurami, bo jakby co, osoby nie smarujemy się niczym tłustym tańcząc na róże i jakoś tak pykło. I przytańczyłem sobie tam, Poszłobyśmy tam tak trochę na dobitkę z przyjacielem, nawet miałyśmy ze sobą pudło manifowego merczu, który się nie sprzedał. I ja tam siedziałam chyba do drugiej w nocy ziomek z dzielnie mi towarzyszył. Miałem taki flow i było mi tak fajnie, i nagle się okazało, że do tańca na róże nie trzeba rąk. I jasne, no, bez rąk nie zrobi się flagi. A flaga jest fajna, wiadomo, nie, zajebiście. Ale tak naprawdę można się na... oprzeć na głębokich mięśniach. Można, można zachowywać ten kontakt z Ziemią, a przede wszystkim można nie walczyć z grawitacją i nie walczyć z rurą. Można, nie, jakby można nawiązać z nią relacje. To jest trochę tak, że ja przychodzę do tej rury, przytulam się, witam się z nią, a potem ona rzuca, zaczyna mną rzucać po kątach i nabijam <grym> i siniaki i tańczymy. To jest strasznie, strasznie fajne. I od tamtej pory staram się pracować po troszku nad jakimś takim osobistym stylem tańca na rurze, no i na razie. No, i po prostu parę miesięcy później okazało się, że tańczyłem sobie na wterze w Dreźnie i zabieram rurę ze sobą, bo teraz w ogóle mam już rurę. Przez, przez dłuższy czas działałam tak trochę partyzancko, że przyjeżdżałam czasem do Krakowa i wbijałam się na jakiś wieczór do, do tego klubu i polowałam na okazję, żeby sobie tam potańczyć. I to są dla mnie niezapomniane chwile. I tak naprawdę też już tego jakoś tak bardzo nie potrzebuję, bo tak naprawdę to jest ogromnym kosztem. Jakby. Zrobiłam w, w, w tym klubie też neurokuirowy after po tegorocznej Paradzie Równości w Krakowie. Zaczęło się od pomysłu na moje urodziny, a ostatecznie wyszło na neurokuirową imprezę. Więc tak, jakby tak tańczyłam na mojej własnej imprezie <laughs> i tańczyłam na afterze w Krakowie, w, w Dreźnie. No i nawiązywanie relacji z tym przedmiotem, tak naprawdę z pracy z ciałem przy użyciu rury, bo wiecie, tak naprawdę największe odkrycie z tamtego wieczora, Odkrycie, które wlało mi w serce to tę rozkminę o niepełnosprawności, bo ono było dwuczęściowe, że wow, mogę znowu tańczyć na rusze. I szczerze powiedziawszy, jak ja sobie tam tańczyłam, to ja robiłam dokładnie to samo, co robiłam w jodze, w różnych innych rzeczach. Jakby ja wyciągałam kręgosłup, otwierałam sobie klatkę piersiową, jakby rozciągałam mięśnie, z którymi mam kłopoty, wspinałam się na palce, jakby było duże, długie, jakby zajmowało przestrzeń sobą. I miał wyjebane, co sobie pomyślą ludzie dookoła. To jest tak bardzo o odmaskowywaniu autyzmu, i to jest też tak bardzo o zamieszkiwaniu w swoim ciele. I ja wyszłam stamtąd z takim potężnym poczuciem, że mogę znowu tańczyć na róże, a gdyby się okazało, że jednak nie mogę, o jakaś inna zdrowotna rzecz mi to uniemożliwi, to nie szkodzi, bo to jest wspaniałe i chcę to mieć w życiu, jeśli tylko mogę. To jest taka sama praca z ciałem, jak wszystko inne dla mnie. Że gdybym. Pewnego dnia znowu nie mogło tańczyć na różę, to wszystko to, co ona mi daje, będę mieć, mogę mieć gdzie indziej. To jest puenta? Nie, niekoniecznie, bo tak naprawdę to mnie, to mnie wkleiło w to myślenie o tym, że dało mi się wpędzić w ten taki medyczny, obrzydliwy, charytatywny model myślenia o niepełnosprawności, że jestem niepełnosprawny. Na przykład mam te zwyrodnienia w stawach w dłoni i mam oczy nie tego albo nie wiem, CPTSD, jestem autystyczny i w ogóle wszystko, więc jestem niepełnosprawny, więc nie mogę robić jakichś rzeczy. Pierdolenie. To znaczy faktycznie, że nie jestem w stanie robić rzeczy tak, jak robią je pełnosprawne osoby. I to też znaczy, że nie jestem w stanie robić rzeczy takich całkowicie głównonurtowych, skapitalizowanych, zamienionych w produkty. Rzeczywiście, nie, nie mogę pójść na kurs Paul Dance, bo on nie będzie akomodował, akomodował mojej niepełnosprawności ale mogę się wpieprzać wieczorami do klubów i skłotować tam rurę i robić sobie show po swojemu. Rzecz w tym, że niepełnosprawność nie znaczy, że nie mogę czegoś robić. Niepełnosprawność znaczy, że nie mogę robić pewnych rzeczy w konkretny sposób. A sposobów na robienie rzeczy jest bardzo dużo. I nasze ciałka to wiedzą. I to jest, może to jest puenta. Nasze ciałka wiedzą. Jeśli cokolwiek macie zapamiętać co z tego podcastu, to Bar Przygoda, wijajcie do mojej siory w Krakowie, na Placu Inwalidów Wojennych, nakarmi Was po wegańsku i wspaniale. Dwa nasze ciałka wiedzą. Ciałka wiedzą. <ś agre speak keyboard> Dziękuję, kulka. Dziękuję. Czy ja używam Twojego imienia na antenie? Możesz, nie musisz. Dziękuję. Martyna. Martyna.